Dziś w naszym programie 312 zawodników z 24 uniwersytetów trzeciego wieku z Polski, ale też z Austrii i z Ukrainy wzięło udział w 10. jubileuszowej zimowej senioriadzie w Rabce Zdroju. Tego roku mali Śwarni z terminem swojej dorocznej imprezy na śniegu nie zmieścili się w karnawale. Planowali zawody na nartach biegowych wkrótce po biegu podhalańskim. Deszcz i wiatr jednak zniszczyły śniegową pokrywę na lotnisku. Ale zawody i tak się odbyły, trzeba było tylko zmienić miejsce. Około 50 osób przyszło na wiec Solidarności z Ukrainą, zorganizowany na Nowotarskim Rynku, w pierwszą rocznicę rosyjskiej agresji na naszych wschodnich sąsiadów. Za nami 10. zimowa senioriada na Podhalu. Przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku z Polski, ale też z Ukrainy czy Austrii spotkali się w Rabce Zdroju, by świętować razem okrągły jubileusz, ale także zmierzyć się ze sobą w zimowych konkurencjach sportowych. Rabka to nie tylko dzieci, ale i wiek trzeci. Zgłosiło się 312 zawodników i 24 uniwersytety, które przyjechały z Wiednia, przyjechali z Łódzka, z Ukrainy, no i mamy naszych stałych gości z Polski. To jest wielkie wydarzenie, spotykają się uniwersytety, właściwie sej Polski i są dziewczyny ciągle z Wiednia, z którymi też jesteśmy zaprzyjaźnione. To jest promocja zdrowego stylu życia dla seniorów i dzięki takim imprezom jak ta seniorzy widzą, że jesień życia wcale nie musi kojarzyć się z siedzeniem przed telewizorem, tylko z czynnym uprawianiem sportu. I to jest piękne. Zawodnicy rywalizowali w takich dyscyplinach jak biegi, slalom gigant, zjazd na dętce, brycz, szachy, nordic walking czy rzut śnieżkami do celu. Kolejny raz pogoda nam się udaje, z wyjątkiem śniegu, którego nie ma na stadionie, nie możemy przeprowadzić biegów, nie możemy też przeprowadzić kręgli karlingowych, bo lodowisko jest nieczynne. Ale w miejsce tych kręgli wymyśliliśmy pierwszą dyscyplinę w kosmosie. To kręgle bowlingowe albo bowling kręglowy. No jest to fantastyczna atmosfera. Jest bardzo dużo wspaniałych ludzi. Możemy między sobą doświadczenia wymienić. Także no, staramy się być na każdej teraz senioriadzie. Warto, dlatego że nie wstyd być seniorem. Nie wstyd żyć po prostu. A my żyjemy pełnią życia. Dzień wcześniej w Teatrze Rabcio miała miejsce oficjalna część jubileuszu. Podczas uroczystej gali zwieńczonej koncertem i zabawą podsumowano 10 lat istnienia wydarzenia, które jednoczy seniorów z różnych części Europy. To jest 10 lat pracy i to jest praca całoroczna. Zaczynamy po zakończeniu jednej senioriady, tuż po jej zakończeniu. Siadamy, żeby podsumować ją, napisać wnioski, co nam się udało, co trzeba zmienić. No i potem z różnym natężeniem pracujemy cały rok na kolejną senioriadę. Przygotowujemy się właściwie przez cały rok, bo przez cały rok staram się po prostu poszukać zawodników. Ciągle nas jest więcej. W tamtym roku na przykład na 9 było nas 16, już w tym roku jest 20. I tak staramy się, żeby coraz więcej osób w różnych kategoriach wiekowych było na tej senioriadzie. Wynik sportowy jest tu najmniej ważny. Najważniejsze są kontakty, nawiązywanie przyjaźni i te relacje międzyludzkie. Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to tego roku mali Śwarni z terminem swojej dorocznej imprezy na śniegu nie zmieścili się w karnawale. Planowali zawody na nartach biegowych wkrótce po biegu podhalańskim. Deszcz i wiatr jednak zniszczyły śniegową pokrywę na lotnisku, ale zawody i tak się odbyły. Trzeba było tylko zmienić miejsce. W Boże Kombinackim na trasie pośrodku lasu śnieg utrzymał się znacznie dłużej niż w odsłoniętym terenie. Miasto pomogło przygotować trasę i przekonało maskotki, żeby mniejszym i większym sportowcom umiliły zabawę.
Życzliwych i pomocnych było więcej. Strażacy z nowotarskiej OSP zapewnili agregat, żeby można było podłączyć nagłośnienie. Rodzice obstawili bufet i grill z kiełbaskami, robili herbatę i kawę. Zaprzyjaźnione firmy sponsorowały nagrody. Sędziowanie wzięła w swoje ręce Katarzyna Maciążek, instruktorka narciarstwa biegowego. Wszystko dopinała niestrudzona i pełna energii szefowa Małych Świarnych Bernadeta Szumal. Dzięki współpracy z Urzędem Miasta i tutaj panem Mateuszem Zamońskim, który zabrał nas tutaj na te trasy właśnie w Borze Kombinackim i pokazał, że mimo że nigdzie nie ma śniegu, tutaj właśnie jest. Tutaj przygotował nam pięknie ratrak trasy, także wszystkie kategorie wiekowe mogły zostać rozegrane właśnie w narciarstwie biegowym. Bardzo dobrych warunkach. I są i z Krakowa, Zakopanego, z Czarnego Dunacca, ze Szaflar, z każdej okolicy tutaj wsi. I trochę nam mało dopisało dzieci, bo bali się, że pogoda będzie brzydka, ale 40 dzieci jest zgłoszone, myślę, że wystarczy. Ja jestem zadowolona, że w ogóle wszyscy tu przyszli. Bardzo wszystkim dziękuję, że myślę, że udało się, prawda? Że fajnie było. Trzeba raz spróbować na nartach, raz trzeba spróbować na kik, na biegówkach. To jest sport i to jest sport. Dziękujemy wszystkim. Przede wszystkim chciałam podziękować, że mam okazję rodzicom. Mamy kochanych rodziców Urzędu Miastowi, że nie zapominają o nas i w ogóle wszystkim wam, kochani, że jesteście z nami. Mimo że nie na stoku zadziału jak zwykle, mimo że nie na lotnisku jak wcześniej planowano, zawody sportowe w narciarstwie biegowym i rodzinny wyścig na sankach udały się znakomicie. Trochę pruszyło, nie brakowało też przebłysków słońca. Te zawody narciarskie Małych Świarnych wywodzą się z zawodu Związku Podhalan, gdzie właśnie pierwsze edycje były jakby wzorowane na tym, że brali udział starsi, a ci młodsi tak się przyglądali i świętej pamięci pan Sienka, Władysław Sienka wymyślił, żeby tym dzieciom właśnie też zorganizować coś takiego jak na wzór właśnie zawodu Narciarskiego Związku Podhalan. No i to już ta edycja jest tam któraś z kolei. Ciągle tych dzieci jest dosyć dużo, są chętni, zabawa jest naprawdę przednia, także jest dobrze. No Józef Runański, on z zamiłowania jako sportowiec i miłośnik tych zawodów, no ale jak i też przyjaciel wielki dzieci i Małych Świarnych, zawsze był z nami. Jak tylko żył, to jeszcze w ostatnim roku też właśnie był z nami i kibicował, jak zwykle. W narciarskiej rywalizacji i saneczkowym wyścigu, gdzie siłę pociągową stanowili dorośli, wśród około 40 mniejszych i większych zawodników nie brakło regularnie trenujących klubowiczów. Najmłodsi startujący mieli po 4 latka. Żeby tradycji stało się zadość, za pełne góralskie odzienie zawodnicy zyskiwali bonifikatę czasową. No jest to bardzo fajna zabawa dla nas. Możemy poznawać nowych ludzi, pokazać swoje umiejętności. Też tak jak widać w tyle, dużo się też uczymy jakichś nowych zabaw, tańców. Także myślę, że to jest takie nasze coroczne, taki zwyczaj coroczny. My bardzo lubimy ten karnawał i cieszymy się, że z roku na rok możemy w ten sam sposób go organizować, ale cieszymy się i nie jest to dla nas nudne. Jak pani Bernadka już nam mówi, że wkrótce się to odbędzie, to jesteśmy bardzo szczęśliwi. Na tym wydarzeniu możemy miło spędzić czas, też kultywujemy tradycje przez to, że do zawodów ubieramy stroje. No to uczestników mamy tak naprawdę z całej Polski, bo nie tylko z zespołu. Dużo też przyjeżdża nawet specjalnie rodzin, jako kuzynów, tam dalszych jakichś tam rodzin po prostu. I zapisujemy nawet wcześniej, nieraz 2-3 tygodnie wcześniej na zawody, żeby każdy miał miejsce. Super, trasa super jest zrobiona. Z kolegą rywalizowałem z piłki, co dawno chodził, ale teraz już nie chodzi. Trenuję od 3 lat albo 4. Trenuję mocno. Mam panią wychowawczą, panią Jakubowicz Małgorzatę, która mnie trenuje na nartach. No i ona mnie uczy, jak jest najlepiej odepchnąć się. Do tanecznych pląsów przy muzyce porywały owieczka i yeti. Zespołowe dziewczęta inicjowały góralski śpiew.
Kilka godzin na rześkim powietrzu wprawiło gromadę małych świarnych i ich gości w doskonałe humory. Reszty dopełniły nagrody, wybory najświarniejszych, poczęstunek i wesołe harce. 26. Karnawał na śniegu dla dzieci, mimo że w zmienionej formule, kolejny raz przyniósł wszystkim wiele radości. W całej Polsce dzisiaj tego typu wiece, marsze, zgromadzenia się odbywają, no trudno, żeby nie było w Nowym Targu. Musimy uświadamiać naszemu społeczeństwu wszystkim, prawda, że ten zryw był piękny i szlachetny w lutym, tam przed pierwsze, ale musimy nadal pomagać i ta pomoc jest konieczna, prawda? Jest konieczna, żeby, ale z drugiej strony jest konieczna po to, żeby Ukraińcy nie czuli, że są sami. To jest ta druga ważna rzecz i tego to zgromadzenie dzisiaj to bardziej żeśmy zorganizowali z myślą o obecnych tutaj na Podhalu Ukraińcach niż o nowotarżanach, ale myślę, że przyszło sporo osób, także jeszcze raz dziękuję tym, którzy przyszli, poświęcili swój czas. Mówiliśmy o naszych żołnierzach, mówiliśmy o tych, kto został w Ukrainie, a również o tych, kto tu pomaga, bo bez tej pomocy nie zdążyliśmy my to wszystko przeżyć, naprawdę. Bardzo jesteśmy wdzięczni i jeszcze raz to pokazaliśmy. I jeszcze chcę mówić, że zbieramy dalej, zbieramy, bo co tydzień jedzie samochód do Ukrainy, żeby przywieźć te rzeczy, które są potrzebne tam. Teraz rozumiemy, że naprawdę mamy przyjaciół, naprawdę mamy. I jesteśmy bardzo wdzięczni. No poczułam się trochę w obowiązku, bo uważam, że jako miasto dużo pomagaliśmy przez cały ten rok i nadal pomagamy. A poza tym musimy pokazać Ukraińcom, którzy tutaj mieszkają i w ogóle Ukraińcom, że jesteśmy z nimi przez cały rok i będziemy do końca trwania tej wojny. Mam nadzieję, że już niedługo. No, dzisiaj słuchałam wypowiedzi prezydenta Zełenskiego. Mówił, że ma nadzieję, że do końca roku ta wojna się zakończy. My wszyscy też mamy taką nadzieję i przyszłam tu jakby dodać im też otuchy, że jesteśmy z nimi jako miasto, jako władze miasta. Jak dzieci ukraińskie śpiewają, jak opowiadają o tym, co przeszli, jak dobrze im tutaj u nas, to naprawdę są wzruszające momenty, bo cieszę się, że mogliśmy pomóc na tyle, każdy z nas jako, w jakiś sposób tam pomógł i że jesteśmy z nimi i będziemy zawsze. A my tuju czerwoną kalinę podniesiemy, a my naszą sławną Ukrainę hej, hej, rozweselimy. Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Ponadto w programie konflikt rozpętany wokół biogazowni planowanej w Rabie Wyżnej dosięgnął szczebla wojewódzkiego. Wkrótce dowie się o nim minister rolnictwa. W poniedziałek delegacja Stowarzyszenia Ekoraba Wyżna pojechała do Krakowa, by rozmawiać z wicewojewodą Mateuszem Małodzińskim i wręczyć mu petycję z prawie 2000 podpisów mieszkańców. Chwilę później w Urzędzie Wojewódzkim swoje racje przedstawiał dzierżawca terenu. Po obu stronach działają już prawnicy, kierując pozwy i skargi. Konflikt rozpętany wokół biogazowni planowanej w Rabie Wyżnej dosięgnął szczebla wojewódzkiego. Wkrótce dowie się o nim minister rolnictwa. W poniedziałek delegacja Stowarzyszenia Ekoraba Wyżna pojechała do Krakowa, by rozmawiać z wicewojewodą Mateuszem Małodzińskim i wręczyć mu petycję z prawie 2000 podpisów mieszkańców. Chwilę później w Urzędzie Wojewódzkim swoje racje przedstawiał dzierżawca terenu. Po obu stronach działają już prawnicy, kierując pozwy i skargi.
Rozmowy w Urzędzie Wojewódzkim to efekt odrzucenia skierowanej wcześniej przez rabiańskiego wójta do wojewody skargi na decyzję starosty nowotarskiego, który wydał pozwolenie na remont starej kotłowni węglowej 140-hektarowego gospodarstwa rolnego w Rabie Wyżnej i przekształcenie jej w biogazownię o mocy 499 kW. Gmina, podobnie jak Stowarzyszenie Eko Raba Wyżna i inni sąsiedzi rolnej nieruchomości, nie została uznana za stronę w tym postępowaniu. Oczywiście przysługuje mi tryb zaskarżenia tej decyzji wojewody i to akurat będę na tym etapie niebawem składał. Treść skargi jest przygotowana, myślę, że w tym tygodniu to zostanie złożone w odpowiednim terminie, który mi przysługuje 30 dni na złożenie tej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Teren dawnego majątku ziemskiego, potem PGR-u, dziś Gospodarstwa Rolnego Skarbu Państwa w zarządzie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jest nie tylko bardzo duży, ale atrakcyjnie położony. Dlatego gmina od lat stara się go pozyskać na cele publiczne. W 2006 roku cel był inny. Cel był, powiedzmy, pozyskania 37 hektarów na utworzenie szkoły średniej rolniczej, na które, powiedzmy, miałem przyzwolenie na tamten czas instytucji, które były, powiedzmy, podległe tego pomysłu. Występowałem tutaj do różnych, powiedzmy, osób o pomoc w tej sprawie. Nie udało się zrealizować tego celu. Następne jakby działanie moje to było wystąpienie i podjęcie stosownych tutaj działań, które, powiedzmy, umożliwiają przejęcie tych gruntów na rzecz i na cele gminy związane z, powiedzmy, z jej działalnością. Oczywiście w planie przestrzennego zagospodarowania te tereny są przekwalifikowane na działalność publiczną, więc myślę, że ta lokalizacja tej instalacji w tym terenie jakby tutaj jest niezgodna z planem przestrzennego zagospodarowania. Tereny usług publicznych nie dopuszczają budowy instalacji podobnej w tak bliskiej odległości centrum miejscowości, jak i budynków mieszkalnych. Swoje plany wobec tego obszaru, wydzierżawionego na razie od KOWR-u do 2028 roku, ale z możliwością przedłużenia umowy, miał też lokalny przedsiębiorca. W listopadzie tamtego roku zajęliśmy się wnioskiem przedsiębiorcy, który złożył wniosek do Rady Gminy o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego. Komisja zajęła się szczegółowo tym tematem. Po analizie stwierdziliśmy, że nie możemy się na to zgodzić i taką rekomendację daliśmy też Radzie Gminy, gdzie nie wyraziliśmy zgody na tę zmianę. W związku z tym, że on jako przedsiębiorca, zwracając się do nas, do urzędu, no działalibyśmy w ten sposób na szkodę Skarbu Państwa, obniżając wartość tych działek. Też w ostatnim czasie z korespondencji mojej z KOWR-em dowiedziałem się, że nie miał takiego upoważnienia KOWR-u do wystąpienia do Rady Gminy o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego. No, gmina przekształciła te działki na turystyczne, rekreacyjne. Tutaj akurat mowa jest o działce usług publicznych. No, nie obniżenie wartości działek na rolniczą z powrotem, no byłoby to wielką szkodą dla Skarbu Państwa i moglibyśmy mieć z tego konsekwencje. Starostwo wszakże inaczej zinterpretowało zapisy obowiązującego planu miejscowego, dopuszczając stworzenie biogazowni. Teraz gminna władza, solidaryzując się z protestującymi mieszkańcami, zamierza wykorzystać wszystkie możliwości odwoławcze, by nie dopuścić do zlokalizowania biogazowni na terenie sąsiadującym z kościołem, przedszkolem, gimnazjum, urzędem gminy, stadionem i skateparkiem. Co nie przeszkadza, by biogazowa instalacja powstała w innej lokalizacji, gdyż gmina ma i tereny przemysłowe. Teraz w obronie lokalnej społeczności przed tą budzącą obawy inwestycją Rada Gminy idzie pod rękę z wójtem. Z inicjatywy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powstała przyjęta przez Radę bezwzględną większością głosów i wyekspediowana już do wojewody rezolucja w sprawie biogazowni. Argumentacja w niej zawarta jest obszerna i wielowątkowa. Zastanawialiśmy się, jak możemy jeszcze wesprzeć społeczeństwo rabiańskie i stowarzyszenie, ale także stanowisko pana wójta.
Wyszliśmy z taką inicjatywą, aby przygotować właśnie rezolucję sprzeciwiającą się lokalizacji tejże inwestycji w Rabie Wyżnej. Cieszę się, że z sukcesem, że Rada poparła to stanowisko. Wierzymy, że ta inicjatywa komisji wzmocni działania pana wójta, jak i mieszkańców przy dalszej drodze administracyjnej, która, jak wiemy, no może nie być łatwa, może być długa, ale taki mandat Rady, który wzmocni te działania, jest bardzo potrzebny. Prym w akcji protestacyjnej przeciwko biogazowni wiedzie Stowarzyszenie Eko Raba Wyżna, które o wydanym przedsiębiorcy pozwoleniu dowiedziało się jesienią. Wtedy dokument był już prawomocny. Stowarzyszenie szybko stworzyło facebookowy profil Stop Biogazowni w Rabie Wyżnej, zorganizowało tłumne zebranie w remizie OSP ze zbieraniem podpisów pod petycją do wojewody, następnie happeningi i blokady przejść na drogach. W wielu punktach na terenie Raby zostały umieszczone banery z napisem Stop Biogazowni. Przy okazji tych działań rozpętały się silne emocje, a nad tym żywiołem zapanować trudno. Hospitalizacja starosty Krzysztofa Fabera na oddziale kardiologii zrodziła domysły, że przyczynił się do tego konflikt w Rabie. Fala hejtu jest po prostu niezrozumiała, nie? Jak mieszkańcy Raby Wyżnej, mieniący się katolikami, chrześcijanami, którzy po prostu wszyscy na jednej ziemi jesteśmy wychowani, do jednego przedszkola dzieci prowadzamy, do jednych szkół, jak mogli w ten sposób, nie mając wiedzy, kogoś, powiem potocznie, ukrzyżować. Nie? Ja tutaj chciałem powiedzieć, że ja jestem dość zahartowany w różnych takich, że tak powiem, sytuacjach. Trochę mi jest po prostu przykro, że tak gmina, z której się wywodzę, swoich mieszkańców traktuje, a do włodarzy mam żal za to, że nikt się nie przeciwstawił, nikt nie pomógł i nikt nie próbował tego konfliktu jakoś w jego zarzewiu zakończyć. Pragnę też powiedzieć, że takie jakieś insynuacje, że czy tam starosta Faber, czy poseł minister Siarka mają jakieś tutaj w tej inicjatywie jakieś układy, jakieś korzyści z tego czerpią, pragnę to zdementować. I nigdy w życiu takie rzeczy nie miały miejsca. Temperaturę rabiańskiego konfliktu podniosły również wizyty dzielnicowego, funkcjonariusza Komisariatu Policji w Rabce Zdroju, u kilku osób, które na facebookowym profilu Stowarzyszenia Stop Biogazowni w Rabie Wyżnej zamieściły pogróżkowe i nieparlamentarne wpisy. To, co miało być ze strony policji działaniem prewencyjnym i ostrzeżeniem, czym może się skończyć taka aktywność, odwiedzeni uznali za nakłanianie do zaniechania protestu oraz usługę policji na rzecz lokalnego biznesu, konkretnie inwestora, i mieszanie się służby mundurowej do spraw cywilnych. Jedna z osób wszakże zamieściła pisemne przeprosiny. Delegacja stowarzyszenia tymczasem pojechała na sesję Rady Powiatu, by przedstawić swoje obawy i szukać wsparcia samorządu drugiego szczebla. Dzieje się wiele w tej sprawie. My w dalszym ciągu jako stowarzyszenie próbujemy nagłośnić problem, jaki pojawił się w miejscowości Raba Wyżna. Problem, który dotknie każdego mieszkańca, o czym już wiele razy mówiliśmy, bo mamy kontakt z ludźmi z innych miejscowości, gdzie to oddziaływanie biogazowni już na nich działa, więc my w dalszym ciągu jakby udajemy się do różnych urzędników czy do osób publicznych po prostu z prośbą o pomoc i o zrozumienie naszego problemu. Obawy mieszkańców organizujących się w stowarzyszeniu i podpisujących petycję z żądaniem natychmiastowego wstrzymania postępowania oraz wycofania pozwolenia na wykonanie prac w obrębie działki 10/21/19, określonych jako przebudowa oraz rozbudowa istniejącej kotłowni węglowej poprzez zastąpienie kotłów na paliwo stałe modułem wysokosprawnej kogeneracji o mocy 499 kW zasilanym biogazem rolniczym, są bardzo konkretne i wynikają z przykrych doświadczeń, jakimi chętnie dzielą się sąsiedzi tego typu instalacji w całej Polsce.
A piszą oni i mówią o otwartych basenach fermentacyjnych, stadach much i rozplenionych gryzoniach, fetorze w promieniu kilku kilometrów, hałasie kogeneracyjnych silników, transportach cuchnącego substratu i wyrzucanym na pole po fermencie z fragmentami odpadów zwierzęcych. Znane są już w Polsce przypadki zamykania biogazowni przez ochronę środowiska z powodu niewłaściwej eksploatacji, a co za tym idzie, uciążliwości dla otoczenia. W wielu krajach biogazownie funkcjonują od dawna, ale w polskich realiach są technologią stosunkowo nową. Stowarzyszenie pozyskało wiedzę, że do utrzymania w ruchu biogazowni o mocy wskazanej we wniosku inwestora trzeba zapewnić jej 60 ton substratu dziennie i uważa, że cały odpad roślinny ze 140-hektarowego gospodarstwa i obornik z kilkuset nawet krów nie da takiego wsadu. Protestujący absolutnie nie podzielają zapewnień projektanta, które uznał starosta, że uciążliwość obiektu zamknie się w granicach działki. Czy biogazownia musi być ekozagrożeniem również w przypadku Raby Wyżnej? Plan i pomysł na ten teren zrodził się w głowie już parę lat temu. Chciałem tutaj wskrzesić świetność tego gospodarstwa, ale już takim, że tak powiem, w XXI wieku technologię zastosować między innymi biogazowni, produkcję mleczną, produkcję serowarską i wszystko, żeby się odbywało w charakterze z dużym naciskiem na ekologię. Nazwa gospodarstwa ekologiczne, gospodarstwo produkcyjne Ekopodhale, które by nasz region tak propagowało i pokazywało charakter. No i taki był zamysł wstępny i też taki zamysł jest realizowany do tej pory. Dzierżawca terenu wraz z projektantami biogazowni próbował ze swoją koncepcją przebić się do komisji skarg, wniosków i petycji, objaśniając tę technologię, nawet zabierając samorządowców i mieszkańców na wycieczki poglądowe do funkcjonujących biogazowni. Odzewu nie było, gdyż trzymając się kompetencji, komisja i rada rozpatrywały tylko wniosek przedsiębiorcy o przekwalifikowanie terenu i zmianę w planie miejscowym, a rozpatrzyły odmownie. Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na remont kotłowni, czyli de facto na stworzenie biogazowni, toczyło się w starostwie. Potem petycjami i rezolucjami z Raby Wyżnej został zarzucony wojewoda. W dniu dzisiejszym po raz kolejny pełnomocnicy firmy wystąpią do gminy o zorganizowanie takich konsultacji społecznych i, że tak powiem, panelu szeroko rozumianym pojęciu informacyjnym na temat biogazu, jakie jest z nim są związane korzyści oraz inne za i przeciw, żeby można było zadać pytania, skonsultować temat i mieć, że tak powiem, jakąś wiedzę większą niż wiedzę, którą można pozyskać z pewnego rodzaju publikacji, czy trafnych, czy nietrafnych, internetowych, czy innych, telewizyjnych. Nie? Udział reprezentacji stowarzyszenia w takim spotkaniu dzierżawca terenu również przewiduje. Stowarzyszenie usilnie jednak zabiega o wgląd do dokumentacji technicznej projektu biogazowni. Dopiero gdy wyrobi sobie opinię na ten temat, chciałoby się spotkać z inwestorem. Pełnego wglądu do dokumentacji nie dało im jednak na razie ani starostwo, ani wojewoda. A dokumentację techniczną chcą też uzyskać władze gminy. Ja jestem otwarty tutaj na rozmowy, ale również w tym temacie występowałem o udostępnienie dokumentacji technicznej w starostwie. Nie udostępniono mi tej dokumentacji, więc wystąpiłem o tą samą udostępnienie tej dokumentacji do wojewody. Na obecną chwilę nie mam tej dokumentacji. Ta dokumentacja miałaby mi posłużyć, żeby zrobić tutaj na zlecenie gminy opracowanie oddziaływania tej instalacji w tym rejonie, powiedzmy, proponowanym do realizacji. Być może do większego odtajnienia, a tym samym uspokojenia nastrojów, mogłoby dojść podczas spotkania z udziałem gminy, które proponuje teraz inwestor. No to instalacja biogazowa jest formą powtarzalną do instalacji 499 kW, jaka tutaj została procedowana i na którą dostaliśmy pozwolenie budowlane.
Oczywiście jest firma, najprawdopodobniej Wolf System, niemiecka firma, która będzie całą infrastrukturę tutaj posadawiać od początku do końca, z użyciem najlepszych technologii, które są, stosowane i trzeba, myślę, że przy okazji tego panelu, który chcemy tutaj i prezentacji, którą chcemy przedstawić, zadać te pytania i wtedy będzie można zobaczyć projekty i koncepcje. Oczywiście to są też moje tajemnice handlowe, pewne moje deklaracje, zobowiązania, więc do dalszej dyskusji ta sprawa będzie przedstawiona. Nie? Moc instalacji określona w pozwoleniu budowlanym na 499 kW nie jest przypadkowa. Od 500 kW bowiem instalacja wymagałaby już analizy oddziaływania na środowisko. Tutaj dążenia inwestora oraz gminy i stowarzyszenia rozchodzą się całkowicie. Dzierżawca terenu takiej procedury chciał uniknąć, a gmina i stowarzyszenie nie wyobrażają sobie biogazowni bez ekspertyzy. Inwestor mówi o zamkniętej komorze fermentacyjnej i po fermencie o zapachu ziemi. Radni i ludzie ze stowarzyszenia chcą gwarancję tego mieć na papierze. Niebagatelną, choć cichą rolę w decydowaniu o przyszłości rabieńskiego gospodarstwa lub jego części odgrywa zarządca terenu, czyli Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Skierowawszy do tej instytucji pytania o zamiary związane z tym obszarem, otrzymaliśmy odpowiedź od rzeczniczki dyrektora generalnego KOWR Dominiki Walczak. Wyjaśnia ona, że jeśli planowane prace miałyby przyjąć charakter inwestycji, to dzierżawca zobowiązany jest wystąpić do KOWR-u z wnioskiem o zawarcie stosownej umowy inwestycyjnej, która między innymi reguluje zasady wzajemnych rozliczeń co do poniesionych nakładów. A na razie do oddziału terenowego KOWR w Krakowie nie wpłynął taki wniosek dzierżawcy. Pani rzecznik w odpowiedzi zapewnia też, że nie została wszczęta procedura sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Nieco inna jest wiedza radnych gminy, którzy są jednocześnie sołtysami i członkami Rady Powiatowej Izb Rolniczych w Nowym Targu. Tadeusz Chlebek, sołtys Sieniawy i Andrzej Sulasz, sołtys Skawy, ponad 2 tygodnie temu dostali drogą mailową z Izby Rolniczej prośbę o wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży przez KOWR ponad 8-hektarowej działki, właśnie tej, na której planowana jest biogazownia. Sporządzili więc i wysłali opinię bardzo negatywną dla tej inwestycji. KOWR zażyczył sobie jeszcze uzasadnienia takiego stanowiska. Sołtysi wysłali więc obszerne uzasadnienie na piśmie. I do przewodniczącego Powiatowej Rady Izb Rolniczych w Nowym Targu Karola Zachwiei i do oddziału terenowego KOWR w Krakowie. Sołtys z Sieniawy na własną rękę próbował się w krakowskim oddziale KOWR-u dowiedzieć, kto chce kupić tę działkę. Uzyskał jedynie informację, że gdyby chciał to zrobić dzierżawca, to bez przetargu, a jeśli ktoś inny, to już konieczny byłby przetarg. Konflikt rozpętał dużo po prostu emocje. Prawnie pociągniemy pewnie do odpowiedzialności osoby, które szkalowały dobre imię moje czy rodziny, osoby, które się wypowiadały na forach społecznościowych, różnych tam epitetów i gruźb szeroko idących, łącznie z groźbami pozbawienia życia mojej osoby. Chciałem też powiedzieć, że trochę czuję żal duży do włodarzy gminy, którzy nie wstrzymywali tej narastającego hejtu, tych emocji nie studzili, nie chcieli po prostu się w to zaangażować. Myślę, że podłoże całego tego tutaj hejtowania i tych emocji, które towarzyszą tej inwestycji, nie są tylko związane z biogazem oraz ze szkodliwością tej inwestycji, bo to jesteśmy w stanie, tak jak wcześniej powiedziałem, bronić i udowadniać, że to jest instalacja proekologiczna, przyszłościowa i wcześniej czy później źródła odnawianej energii będą musiały
na stałe wpisać się i w krajobraz, i w życie mieszkańców, czy to mniejszych, czy większych miejscowości, czy miasteczek. Natomiast wracając do tego tutaj hejtu i do tej agresji, wręcz nienawiści, to jeszcze raz chcę podkreślić i powiedzieć, że pewne grupy osób i pewne jakieś lokalne tutaj, w cudzysłowie nazwę, może biznesy, może jakieś inicjatywy prywatne, nie widzą mnie tutaj jako inwestora w tym terenie. Być może Raba jest jakąś zamkniętą enklawą osób, które działają w danym środowisku, co utrudnia mi po prostu działanie. Akurat ten przedsiębiorca prowadzi działalność różnorodną i na dużą skalę. O spójności swoich daleko idących planów względem dzierżawionego terenu przekonuje, pokazując już prawie wyposażoną ultranowoczesną oborę. O powierzchni około 3000 m2 z podziemnymi zbiornikami na obornik, pełną automatyzacją i zaawansowaną elektroniką. Same urządzenia do mycia wymion, dojenia i oznaczania możliwości laktacyjnych krów kosztowały 5 milionów złotych. Jego plany obejmują również wykorzystanie ciepła z biogazu w basenie termalnym na miejscu dawnego stawu, produkcję nutri-drinków na bazie mleka, ale bez efektu uczuleń na laktozę, nawet remont gabarytowego zabytkowego spichlerza z murowanym wjazdem i wyjazdem. W dolnej części gospodarstwa zlikwidował dzikie wysypiska, wysprzątał stare obory. Trudno teraz powiedzieć, w jakim stopniu presja gminy i stowarzyszenia na uchylenie starościńskiego pozwolenia mogłaby te inwestycyjne plany zaburzyć. Na budowę obory, cielętnika, podziemnych zbiorników, na kurtyny przeciwko owadom i wszystkie instalacje przedsiębiorca zaciągnął kredyt, sporo ryzykując przy braku własności terenu. Zgromadził 7000 bali z kiszonką trawy. Mówi o zamówionych krowach odpowiednich ras. Jest więc zdeterminowany, ale czasem kalkuluje, czy przypadkiem nie więcej zyska na odszkodowaniach niż na prowadzeniu ekogospodarstwa. Stowarzyszenie też jest zdeterminowane, by walczyć z taką lokalizacją biogazowni. Wszak stworzyli je mieszkańcy sąsiednich domostw. Dziś spotkaliśmy się w Krakowie z drugim wicewojewodą. Chcieliśmy po prostu przekazać nasz problem i nasze obawy. Została też nam przekazana informacja, że Urząd Wojewódzki w tym momencie nie jest w stanie podjąć żadnych kroków, ponieważ decyzja pozwolenia na budowę została podpisana przez starostwo i oni jako pierwsza instancja mają moc, by coś z tym zrobić. Na profilu Stop Biogazowni w Rabie Wyżnej pojawił się wpis informujący o zapewnieniu wsparcia ze strony wicewojewody dla działań stowarzyszenia. Dzierżawca terenu tymczasem gromadzi materiał i nie zamierza odstępować od inwestycyjnych planów. Prawomocności pozwolenia nie uchylają bowiem ani administracyjne skargi, ani protestacyjne akcje. Wiadomo już, że kolejną instancją, do której dotrze rabiański spór, będzie minister rolnictwa. Marcin Robliski, kapitan aktualnie jako trener, spełnia się z powodu kontuzji. Marcin, no wygrana, druga z rzędu, ale dzisiaj ciężko powiedzieć, że wygrała drużyna lepsza, wygrała drużyna, która miała dzisiaj też dużo więcej szczęścia, bo spotkanie przede wszystkim godne finału. No, szczęście sprzyja lepszym, mieliśmy też swoje sytuacje. Zaangażowanie chłopaków, dobra postawa Bartka w bramce. Troszeczkę szczęścia, bo też trzeba przyznać, że dwa słupki nas uratowały przed utratą bramki, natomiast no, wygraliśmy. Był taki moment w tej drugiej połowie, gdzie najpierw niewykorzystana wasza sytuacja na 3-0, która mogła w cudzysłowie zabić ten mecz, potem bramka kontaktowa, tutaj ten mecz mógł się złamać w drugą stronę. No,
dokładnie, też kojoty stwarzały swoje sytuacje. No też usiłowali, oni gonili wynik, oni musieli nas dogonić, my wygraliśmy 2-1. Potem troszeczkę taka obrona Częstochowy, ale no to już nie pierwszy raz dalsza drużyna pokazała, że umie wychodzić z opresji i skutecznie broniliśmy się i dociągnęliśmy ten wynik. Ważne jest zwycięstwo, wygrywamy w serii 2-1, czekamy na kolejne spotkanie. Wszystko jest jeszcze otwarte oczywiście, bo to jest dopiero 2-1. Dopiero. Przede wszystkim defensywa, to jest wasza mocna strona w tych ostatnich dwóch meczach, bo rzadko się chyba zdarza na poziomie amatorskim, żeby w dwóch meczach stracić 2 gole, no a wy to zrobiliście. No trzeba przyznać, że chłopaki ofiarnie bronią, Bartek trzyma plecy z tyłu. Także no, można powiedzieć, że pierwszy mecz nam się nie poukładał, bo za szybko straciliśmy ten bramki, bo 1-1, potem szybko na 4 no, nam uciekł ten mecz. I wtedy właśnie gra defensywna, można powiedzieć, że na troszeczkę kulała. Natomiast te dwa ostatnie pojedynki chłopaki blokują strzały, jak trzeba to się rzucają pod krążki, no po prostu ofiarność, zaangażowanie, walka do końca, no typowy charakter górali, no taką jesteśmy drużyną. Walczymy. Tak jak mówię, 2-1 jest dopiero i wszystko jest jeszcze otwarte. Właśnie taki jeden mały kroczek do końca rywalizacji, ale to może działać na dwój sposób, bo z jednej strony robi się presja, ale z drugiej strony macie ten handicap jednego meczu do przodu. Tak, czy wygrywamy 2-1, kiedyś przegrywaliśmy w sezonie covidowym 0-2 i wygraliśmy finały 3-2, także tak, to wszystko sprawa otwarta i można przegrać 3-2, można wygrać 3-1, może być jeszcze piąty mecz. Tak mówię, każdy mecz jest inny, każdy mecz zaczynamy od stanu takiego, że po prostu wychodzimy z przekonaniem, że musimy ten mecz wygrać. No i kolejny mecz, który będzie, pokaże co będzie, która drużyna wygra, czy będzie jeszcze musiał być ten piąty decydujący mecz, czy zakończymy tę rywalizację w 4 pojedynkach. Boguś Mularek, Boguś, no, na pewno jesteś niepocieszony wynikiem, przegrana. No, zrobiliście dzisiaj dużo, żeby ten mecz wygrać, no niestety wynik dla was niekorzystny. Zrobiliśmy co w naszej mocy. Wydaje mi się, że ta pierwsza bramka zaważyła gdzieś tam na tym meczu, bo chcieliśmy dogonić rywali i to się nie udało po prostu. Idąc ten mecz do połowy, no ta pierwsza połowa taka bardzo flegmatyczna w moim przekonaniu, w waszym wykonaniu. Druga już zdecydowanie lepsza, druga już bardziej więcej prostych metod, więcej strzałów, to dużo więcej działo się pod bramką przeciwnika. Trener w przerwie powiedział, żebyśmy jak najwięcej oddawali strzałów przede wszystkim, bo z tego się biorą bramki, dlatego to robiliśmy, ale nie przyniosło skutków. Szczęście też dzisiaj nie było po waszej stronie, bo nie dość, że poobijaliście Bartka Lewandowskiego, to też słupki bramki górali. No jak najbardziej, zawsze szczęście sprzyja lepszym. Mam nadzieję, że w następnym meczu my będziemy lepsi. Teraz taka sytuacja podbramkowa, nużna gaduje, dawno nie byliście w takiej sytuacji. Wydaje mi się, że to udźwigniemy. Nie wiem, kiedy jest następny mecz, ale w czwartek prawdopodobnie damy radę. Chyba wnioski, takie szybkie wnioski, co trzeba zrobić, żeby przełamać tą niemoc? Szybka regeneracja na gorącym potoku, na saunie trzeba przejść się i może będzie lepiej.
Dzień dobry. Kolejny raz mam przyjemność zaprezentować nowości naszego sklepu stylowe w Kupieckim Dworze. Na pewno mamy duży wybór body oraz bluzeczek, a także naszych bestsellerowych dresów w nowych wiosennych kolorach, takich jak pastelowe odcienie błękitu, różu, a także znajdzie się coś dla pań lubiących klasyczny styl, mianowicie jakieś odcienie czerni, bieli, a także beżu. Kolejne nowości wiosenne to komplety garniturów ze spodenkami w takich kolorach też bardziej odważnych, ale także klasycznych, jak tutaj te beże. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No my z reguły mamy rzeczy takie nietuzinkowe, takie, które zaskakują też czasami nasze klientki, ale no na takie klientki liczymy, na takie dosłownie właśnie i odważne, i po prostu i świadome mody, i chcące czymś się wyróżnić. My u siebie w asortymencie mamy to, co nam się ogólnie osobiście podoba, więc no wydaje mi się, że jesteśmy ludźmi dość otwartymi, dość wesołymi. I takie klientki też znajdujemy. Ja myślę, że to jest jednak te kolory takie odważne, te pastelowe, jakieś takie neonowe, po prostu bardzo świecące. To z reguły w ogóle na wiosnę się bardzo często pokazuje.